Jesteśmy właśnie na stoisku Sigmy, która ma tutaj kilka nowości, które chcielibyśmy wam pokazać. Na początku bym cię poprosił o przedstawienie się naszym widzom. Cześć, Łukasz Mikulski, jestem brand managerem Sigma. Okej, okay, super. No to zacznijmy z grubej rury. Myślę, że od tego najnowszego obiektywu, który chyba każdy z nas, przynajmniej z nas z redakcji, chciałby mieć. Marzenie filmowców przede wszystkim, ale nie tylko. Nasza najgorętsza nowość, 28-45 mm ze światłem stałym 1.8. Jest to pierwszy, jedyny na świecie obiektyw pełnoklatkowy, zmiennoogniskowy ze stałym światłem 1.8. Sigma w roku 2013 wypuściła bardzo popularne 18-35 1.8 do matryc APS-C, a to jest taka pełnoklatkowa alternatywa. Jego jeszcze w sprzedaży nie ma, to jest taki nasz egzemplarz pokazowy, przedprodukcyjny, ale faktycznie tutaj na festiwalu cieszy się ogromnym zainteresowaniem i praktycznie każdy podchodzi i podpytuje, czy może już go sobie podłączyć i sprawdzić. Zupełnie mnie to nie dziwi, bo no, naprawdę robi to wrażenie. Ale to nie jest wasza jedyna nowość, którą ostatnio pokazaliście i którą tutaj macie. Tak, Sigma w tym roku naprawdę obrodziła w bardzo dużo ciekawych premier. Mamy między innymi drugą wersję obiektywu 24-70 f2.8, więc taki klasyczny reporterski zoom. Mniejsza, lżejsza, szybsza i trochę ostrzejsza wersja od swojego poprzednika. A przy tym praktycznie niewiele droższa, więc tam jest 600 zł różnicy tylko między nim a starszą wersją. No i wiosenna premiera 50 ze światłem 1.2, więc ultra jasny i stosunkowo nieduży obiektyw jak na te parametry. Klasyczna 50, praktycznie gabarytów 50 1.4 na siebie. Tak, naprawdę to dobry rok dla Sigmy. Czy możesz zdradzić jakieś plany Sigmy dalsze na ten rok? Coś takiego? Oczywiście wiemy, że nie możesz nam powiedzieć rzeczy, których nam nie możesz, ale może na przykład w którym kierunku Sigma będzie szła? Tak, Sigma generalnie jedną z też największych informacji, jaką mamy w ostatnim czasie, to jest to, że Sigma już niedługo wypuści pierwsze obiektywy z mocowaniem Canona RF. Na razie są to obiektywy niepełnoklatkowe. Mamy tutaj również właśnie przedstawiciela pierwszego z tej edycji, 18-50 ze światłem 2.8 do Canona RF z matrycą APS-C, więc malutki, poręczny, standardowy zoom ze stałym światłem 2.8. On w sprzedaży będzie w lipcu, natomiast właściwie w perspektywie pół roku najbliższego pojawi się jeszcze jeden szerokokątny 10-18 mm i cztery stałoogniskowe obiektywy też z mocowaniem Canon RF do matryc APS-C. Super. To takie ostatnie pytanie o wasz odbiór. Jak wam się tu podoba cała fotoforma? No fantastycznie. To jest druga edycja. Zarówno jak w poprzednim roku, jak i tutaj publika dopisała. Mamy bardzo dużo klientów, chętnych, zwiedzających, mnóstwo wykładów, mnóstwo warsztatów, więc widać, że wszyscy są głodni wiedzy, ale też właśnie przy naszym stoisku jest bardzo dużo osób, które chętnie wypożyczają, testują. Mamy też takie mini studio z modelką, gdzie można sobie te obiektywy nasze sprawdzać, więc zainteresowanie jest bardzo duże. Super, no, dziękuję ci bardzo. Dzięki.